W sumie nie wiem od czego zacząć, więc zacznę od początku. Finalizacja transakcji, czyli podpisanie umowy przedwstępnej, odbyło się już dobrych kilka tygodni temu, w czasie kiedy w Polsce było zaledwie kilka zachorowań i nikt nie wiedział, w jaką stronę to wszystko podąży. Zastanawialiśmy się, czy pakować się w to wszystko w tych niepewnych czasach, tym bardziej, że kupiliśmy mieszkanie do remontu. Ale wówczas natrafiłam na artykuł Michała Szafrańskiego, a Michał Szafrański jest dla mnie pewnego rodzaju autorytetem w dziedzinie finansów. I jeżeli chodzi o kupienie nieruchomości w tych niepewnych czasach, to było w nim zdanie tego typu, że konsekwentne realizowanie swoich planów w czasach tak niepewnych i w czasach takiego zamieszania jest bardzo dużą umiejętnością. I to zdanie upewniło mnie w tym, że robimy dobrze. Po kolei, mieszkania szukaliśmy od początku roku. Tak naprawdę przez 2 miesiące ponad nie mogliśmy nic znaleźć. Oczywiście oglądaliśmy kilka mieszkań. Braliśmy pod uwagę tylko rynek wtórny. Nie baliśmy się mieszkań kompletnie takich, które są przeznaczone kompletnie do remontu. Od początku myśleliśmy, żeby szukać właśnie czegoś w kamienicy, jednak te oferty nie były dla nas zachęcające, nie były w naszym zasięgu finansowym, ponieważ owszem, były oferty w różnych kamienicach, ale na przykład mieszkanie miało ogromny metraż, na przykład 85 do 100 metrów i miało tylko 3 pokoje i z czego te 3 pokoje, każdy był przechodni, więc już pomijając to, to na taki metraż nie było nas stać, chyba że każdy z nas sprzedałby po nerce, a tego nie braliśmy pod uwagę. Aż znalazłam ogłoszenie tego mieszkania jakoś na początku marca, pod koniec lutego. Jak zobaczyłam to ogłoszenie, wiedziałam, że to mieszkanie jest dla nas, metraż się zgadzał, cena była atrakcyjna, poszliśmy od razu zobaczyć i cieszę się, że ostatecznie wylądowaliśmy w kamienicy, ponieważ już w chwili zrezygnowania w okolicach lutego braliśmy pod uwagę również wielką płytę, ale cieszę się, że ostatecznie będziemy mieszkać w kamienicy. Może na początku kilka słów o mieszkaniu. Mieszkanie ma około 53 metry, znajdują się w nim 3 pokoje, jest przeznaczone całkowicie do remontu, ale wcale nas to nie przeraża i będzie kupa śmiechu i zabawy. Aktualnie znajdujemy się w kuchni. Kuchnia jest wydzielona i w ogóle nie mogę się doczekać, kiedy w końcu będę mogła z niej korzystać, bo wcześniej nie miałam przyjemności korzystać z wydzielonej kuchni. Zawsze był to aneks kuchenny i bardzo się cieszę, że będę miała wydzieloną kuchnię. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Jeżeli chodzi o mieszkanie, to w ogóle mówię o tym wszystkim, ponieważ chciałabym pokazać część tego etapu projektowego, już etapu podczas remontu, ponieważ chcielibyśmy, żeby w miarę możliwości oczywiście i w miarę opiętości naszego budżetu, remont, który prowadzimy, miał w sobie jakiś tam pierwiastek ekologii. I dwie super rzeczy, które już wymyśliliśmy, o których mogę już teraz powiedzieć, to są takie, że po pierwsze, będziemy się starali odzyskać deski drewniane. Deski aktualnie znajdują się pod 2 warstwami wykładziny i pod płytami pilśniowymi. Już część odkryliśmy, żeby zobaczyć, w jakim są stanie. Są to szerokie deski sosnowe. Mam nadzieję, będziemy robić wszystko, żeby je odzyskać. Będą cyklinowane i jeszcze nie wiem, czy będą olejowane, czy lakierowane. Cały czas się waham i czytam różne opracowania i różne opinie na ten temat. Jeżeli macie jakieś doświadczenie, możecie się podzielić. A druga rzecz jest taka, że w kuchni nie chcemy kupować nowego gresu, tylko chcemy ułożyć pocięte cegły z recyklingu we wzór jodełki. Wkleję wam tutaj inspirację, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Są to tak na wstępie takie dwie rzeczy i decyzja, że wchodzimy w to, zapadła, więc mam nadzieję przede wszystkim, że uda nam się odzyskać podłogę. Widziałam już po odkrywkach, że niestety kilka desek jest w złym stanie, szczególnie te przy toalecie, no ale po prostu można przecież wymienić pojedyncze deski, nie trzeba wymienić całej podłogi. Mogę wam w sumie jeszcze pokazać sypialnię, która
zostanie w takim kształcie, jaki jest, i chyba jest pomieszczeniem w najgorszym stanie. Nie wiem, czy nie będziemy musieli nawet tutaj skuwać tynków, bo jak widzicie, nie wygląda to obiecująco. Sypialnię ostatecznie będziemy chcieli pomalować na biało, być może w jakimś tam miejscu odkryć cegłę, bo cegła, zrobiliśmy kilka odkrywek i cegła jest w dość dobrym stanie i na pewno. Kilka ścian będziemy odkrywać i impregnować i zostaną takie gołe ceglane. Bardzo nam się taki efekt podoba. W ogóle mieszkanie znajduje się w stuletniej przedwojennej kamienicy i dochodzę do wniosku po tych kilku tygodniach i po odebraniu kluczy, że kupowanie mieszkania w takim miejscu to w sumie tak jak kupowanie kota w worku, bo do czasu, kiedy nie dostaniecie kluczy i nie będziecie mogli zrobić odkrywek, czyli skuć fragmentów tynku, zerwać płyt pliśniowych, to tak naprawdę nie wiecie, co czai się w ścianach. Część rzeczy oczywiście trzeba będzie uporządkować, ale odkryliśmy z czasem, jak już tutaj jesteśmy i odebraliśmy klucze, odkrywamy kolejne tajemnice tej kamienicy i na przykład odkryliśmy miejsce, w którym prawdopodobnie kiedyś znajdował się piec kaflowy, ponieważ w większości mieszkania znajdują się deski o konkretnej szerokości, pomalowane są konkretną olejną farbą, a w tym miejscu, które ma około metr na metr, znajdują się inne deski i te deski znajdują się też w kuchni, w pierwotnej kuchni, więc wynik tak sobie wymyśliliśmy i pewnie tak jest, że pierwotnie był tam piec i podczas instalacji ogrzewania gazowego został zdemontowany i podłoga w tym miejscu została uzupełniona. I to był jakby drugi etap zmiany w tym mieszkaniu, a trzeci etap zmiany to instalacja centralnego ogrzewania. Na szczęście mamy miejskie ogrzewanie i nie mamy ogrzewania gazowego, bo trochę się tego obawiałam, ale kamienica była niedawno remontowana i wszystko zostało wymienione. Na koniec powiem, że tak naprawdę nie wiem, kiedy rozpoczniemy remont, a tym bardziej kiedy go skończymy, ponieważ aktualnie zamawiamy różne rodzaje materiałów wykończeniowych, na przykład drzwi, bo te, które są aktualnie, są w opłakanym stanie, nie nadają się do niczego, niestety nie można ich odzyskać, poza tym one nie są oryginalne, są z płyty MDF. I tym bardziej nie wiem, kiedy go skończymy, więc zobaczymy, jak to będzie. Na pewno chciałabym w tej serii filmików poruszyć aspekt ekologiczny remontu i wykończenia wnętrz. Wiem, że remont nigdy nie będzie zeroemisyjny, budownictwo nigdy nie będzie zeroemisyjne. Wypuszcza to wiele gazów cieplarnianych, niszczy wiele surowców nieodnawialnych, zabiera, pochłania ogromne ilości wody. Ale jak ze wszystkim, można to zrobić lepiej albo można to zrobić gorzej. Mam nadzieję, że będziemy w tej pierwszej części, czyli że zrobimy to lepiej. Jeżeli mielibyście jakieś zagadnienia remontowe, które chcielibyście, żebym poruszyła w tej serii filmików, to śmiało. Jeżeli macie jakieś rady, to również śmiało. Wiecie, gdzie jest sekcja komentarzy. Naprawdę liczy się każdy aspekt. Zaczęłam na przykład ostatnio czytać na temat wykończenia ścian i tynków i okazuje się, że aktualnie powszechnie stosowane w deweloperce tynki gipsowe są najmniej zdrowymi dla człowieka tynkami, a poza tym ściany przez nie nie oddychają i chcielibyśmy tutaj zastosować tynki cementowo-wapienne, które są zdrowsze, które są bardziej naturalne i dzięki którym ściany oddychają. Oczywiście to jest jedna kropla w morzu wszystkiego i w morzu decyzji, które trzeba podjąć, ale wszystko przed nami. Mam nadzieję, że będziecie z nami uczestniczyć w tej przygodzie zapewne pełnej niespodzianek. Tymczasem kończąc ten krótki, w sumie mam nadzieję, film. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku. Pa! Jeszcze na koniec w strefie premium ciekawostka i dość kontrowersyjna rzecz. Znajduję się aktualnie w pomieszczeniu, które pierwotnie było kuchnią. Aktualnie kuchnia znajduje się na wejściu. Czyli wchodzimy do mieszkania i mam od razu kuchnię. Może być to dość kontrowersyjne, ale bardzo nam się to podoba i nie zamierzamy tego zmieniać, bo dzięki temu w tym metrażu mieszkania możemy mieć dodatkową przestrzeń na garderobę w głębi mieszkania i bardzo chcemy to wykorzystać. A dowiedzieliśmy się tego od poprzedniego właściciela i prawdopodobnie ta zmiana nastąpiła w momencie,
wcześniej mówiłam o demontażu pieca i zmiany na ogrzewanie gazowe, to prawdopodobnie stało się to w tamtym okresie, ponieważ tutaj, gdzie kiedyś znajdowała się kuchnia, znajdują się te same, prawdopodobnie późniejsze deski, takie same, jakim został wypełniony ubytek po piecu kaflowym, więc czyż mieszkanie w kamienicy nie jest ekstra, bo można odkrywać kolejne tajemnice.